Marcel Łubik, nowym bramkarzem GKS-u Tychy. Marcel, czy bardzo szybko złapałeś się wspólny język z Maxem Kotnym i czy znajomość języka niemieckiego ułatwiła te negocjacje, czy miała jakikolwiek wpływ? Ułatwiło, tak naprawdę ułatwiło, ale zaraz obejrzałem sobie ten klub i GKS, to zaraz wiedziałem, że klub jest dla mnie najlepsza opcja dla mnie, to zaraz wiedziałem, że to jest mój pierwszy wybór. Czy w ogóle cokolwiek wiedziałeś o GKS-ie Tychy w momencie podpisywania, w momencie kiedy otrzymałeś kontakt ze strony klubu, czy jednak dopiero musiałeś sprawdzać wszystko w internecie? Ja musiałem sprawdzać, bo nie znałem klubu. Ja dużo nie obejrzałem Ekstraklasy albo drugą ligę w Polsce, bo jak ja trenowałem, to się cieszyłem, jak dużo już nie miałem do robienia z piłką nożną, to znaczy musiałem szybko wszystko obejrzeć, tak? Z reguły młodzi polscy piłkarze marzą o tym, żeby wyjechać za granicę. Ty miałeś okazję, żeby zostać w Niemczech, bo dla wielu kibiców, ekspertów ten twój ruch może wydawać się nieoczywisty. Dlaczego zdecydowałeś się przenieść do Polski, do Tychów? No ja spędziłem tu dzieciństwo, to znaczy się urodziłem się w Polsce, ja się czuję tu jak w domu w Polsce. To znaczy ja tu mam rodzinę, też mam rodzinę w Niemczech, co przyjedzie tu do Polski. Nie mam problemu tu zostać, znam język. Znam kraj, to znaczy lubię Polskę, kocham Polskę, to znaczy nie było ciężko. Kiedy myślisz Augsburg, mówisz przede wszystkim Rafał Gikiewicz. Wiem, że wziął cię pod swoje skrzydła, jak bardzo pomógł ci w Augsburgu, bo wiem, że była taka historia, że przez ciebie musiał nawet zmieniać pokój w trakcie zgrupowania. jest taka... Było tak, ale powiem, muszę mu dużo udziękować, bo dużo ze mną robił, dużo ze mną trenował. Ale krok sam musiałem przejść, to znaczy, że cieszyłem się, że miałem takiego kolegę, co mi pomógł pierwszy rok tak w seniorach, ale ja sam musiałem te kroki zrobić, nie? To znaczy on mi otworzył drzwi, ale przejść musiałem sam. A jakim typem bramkarza jesteś osobiście? Zbliżonym do Rafała Gikiewicza, takim lekko zwariowanym, szalonym? Powiem, jak jesteś bramkarzem, musisz być trochę szalonym, bo nie każdy zostawia się strzelać metrów w głowę albo w klatę. Ale jestem też taki, co nieraz może być głośniejszy, że krzyknie, jak coś nie jest tak, ale im lepiej chyba jestem na linii, z piłką nożną mogę grać. Jesteś wychowankiem Augsburga, tam spędziłeś całe piłkarskie życie. Była kiedykolwiek wcześniej opcja, szansa, żeby zagrać w Polsce, czy po raz pierwszy polski klub po ciebie się zgłosił? Tychy jest pierwszy klub, co się zgłosił dla mnie, to jest pierwsza szansa i niedługo musiałem myśleć, że wiedziałem, ok. To zrobię, to chcę zrobić. Broniłeś się w drugim zespole Augsburga, byłeś na zgrupowaniu z pierwszą drużyną. Miałeś okazję z bardzo bliska oglądać Bundesligę, ale nie tylko oglądać, ale trochę pobronić w trakcie rozgrzewek. No ja ogólnie grałem w drugiej lidze, w drugiej drużynie, w czwartej lidze w Niemczech. To mi dużo pomogło. Trening w pierwszej drużynie też dużo pomogło. No, ostatnie trzy gry siedziałem na ławce i było fajne uczucie, no, przed kibicami, to ja się cieszę tu na kibiców od Tychy, od GKS-u, cieszę się na robotę, no. W trakcie nagrywania spotu nawiązywaliśmy do takich niemieckich elementów, czyli piwa, czyli golonki, kiełbasy. Tobie bliżej jest do Polski czy do Niemiec, jeśli chodzi o mentalność, o jedzenie, o kulturę? Na 100% do Polski powiem. Też jak teraz żyję 16 lat w Niemczech, urodziłem się w Polsce, serce zawsze bije dla Polski. To na koniec, jakie cele stawiasz przed sobą, jeśli chodzi o GKS Tychy? Mam jedyny cel, tylko po pierwsze z drużyną punkty zdobyć, wygrywać mecze, ale najwyższy cel jest, żeby wejść do Ekstraklasy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.